zabiegani, rozbiegani, rozćwiczeni i wyćwiczeni prezenterzy. Witają Państwa bardzo serdecznie w programie W Sportowym Tonie w stacji Rodin TV. Adam Gronau, kłaniam się. Witam również naszego sportowego, umięśnionego eksperta, Dariusz Dudkiewicz, równie serdecznie wita. Witam serdecznie. Witam. Kłaniamy się bardzo nisko i zaczynamy od razu na szybciutko od polskiej piłkarskiej ekstraklasy. Pierwsze spotkanie to Zagłębie Lubin kontra GKS Bełchatów. Zagłębie, które mocno opisywaliśmy, które skazywaliśmy na straty w tym sezonie, a które tymczasem wygrywa z Bełchatowem u siebie 1-0. Wygrywa we mgle. Niestety mgła była tak duża, mocna, że to było mleko. Bardzo oglądałem transmisję i tak mówiąc oglądałem tylko białe mleko na ekranie, jakieś tam cienie ludzkie. Nie wiem, czy jest sens rozgrywania w takich warunkach meczy, szczególnie na tym poziomie w Ekstraklasie, gdzie można było to spotkanie przełożyć następnego dnia, wzorem naszej reprezentacji, rozegrać i może wynik by był sprawiedliwszy. Bełchatów wcale nie musiał przegrać tego meczu. Uważasz, że Zagłębie nie zasłużyło na swoją wygraną? Znaczy, absolutnie zasłużyło, ale ja uważam, że warunki powinny być przede wszystkim dla widzów lepsze. No, wyobraź sobie, jedziesz na stadion, oglądasz, płacisz za bilet i widzisz na 10 metrów nic nie widzisz, no co to za sens. Tym bardziej, że nawet na konferencji prasowej sam trener drużyny, pan Paweł Chapal, powiedział, że całe szczęście, że siedział blisko po prostu boiska, bo widział kawałek dobrego meczu, tak powiedział. Darek i drodzy Państwo, wszyscy zapewne z nami się zgodzą, że są takie mecze w polskiej ekstraklasie, gdzie dzięki mgle ten pojedynek, ta rozgrywka, ten mecz jest dla nas znacznie atrakcyjniejszy, bo nie musimy oglądać kipsów, tak sytuacji spornych. Nie oszukujmy się, ten mecz wielką rozgrywką na poziomie Champions League to nie był. Nie, absolutnie. 1-0 to tak sobie wynik po prostu. Nazwijmy. Zagłębie wygrywa według Ciebie przypadkowo, czy to jest gdzieś dobra szansa do odrodzenia i złapania tego pomyślnego wiatru w żagle? Zagłębie Lubin ma naprawdę dobrych piłkarzy. Co do trenera Chapala, to mam swoje zdanie. Mów. To Senevrati. Jak to się mówi, to je koniec. Ja uważam, że trener Chapal powinien wrócić. Do Czech? Do Czech. A gdzie, albo gdzieś dalej niech jedzie. A przede wszystkim dałbym szansę tutaj trenerowi, który zna polskie realia, zna mentalność naszych polskich piłkarzy. No nieprzypadkowo ci Czesi, oni przyjeżdżają do nas, do Polski i próbują robić wielkie wyniki, robią z siebie guru trenerskie. Ja uważam, że nasza polska myśl trenerska wcale nie jest od nich gorsza. To znaczy, że sądzisz, że do Polski sprowadzamy szrot trenerski? No, szrot. Z Niemiec sprowadzamy szrot samochodowy, a z Czech trenerski. Szrotem bym tego nie nazwał, bo jakąś tam wiedzę posiadają, znaczy oni się szczycą troszkę lepszym systemem szkolenia od naszego polskiego, ale ja myślę, że... To w Polsce jest system szkolenia, przepraszam, że ci tak bardzo przerwę. Brak systemu też jest systemem. Brak systemu też jest systemem, brak pomysłu też jest jakimś pomysłem. Dobrym pomysłem, najlepszym. Bo w tym momencie w Polsce jedynym. Drodzy Państwo, Zagłębie wygrywa z GKS-em Bełchatów 1-0. Z jednej strony we mgle widać gdzieś to światełko ku lepszej drodze, a z drugiej strony trzeba poczekać, zobaczyć i przekonać się o tym, jak to będzie naprawdę. Kolejny mecz, tym razem w Gdańsku, tam też się przenosimy, gdzie Lechia grała z Widzewem. Grała i wygrała 2-0. No Adam, szkoda nam Widzewa, bo Widzew tak naprawdę lubimy, sympatyzujemy z Radkiem Mroczkowskim, pozdrawiamy Radka. Mówiąc szczerze, Lechia Gdańsk kolejny raz pokazuje, że atut własnego boiska i wspaniałej, żywiołowo reagującej 10-tysięcznej publiczności pozwala im się wznosić na wyżyny. Z tego co widzę, no Traore prawdopodobnie albo dostanie znaczącą podwyżkę na swoje konto, będzie wpływało, będą duże pieniądze, albo niestety będzie musiał odejść i go sprzedadzą za naprawdę dobre pieniądze i on też sobie polepszy swoją przyszłość, bo jest to na ten moment bardzo dobry piłkarz. Martwi mnie tylko jedna rzecz, Adam, że za dużo tych bramek strzelają obcokrajowcy. Gdzie ci nasi chłopcy? Tu Ricardinho w 74 na 2-0 strzelił. Gdzie nasi polscy piłkarze? Na pewno nie na boisku, to z jednej strony. Gdzie są, nie wnikamy, wczesna godzina, nie będziemy się wypowiadali na temat tego, gdzie mogą być w czasie meczu nasi chłopcy, ale z drugiej strony Ricardinho jeszcze nie jest Polakiem, ale za chwilę może być. Niech strzeli jeszcze kilka bramek w Ekstraklasie i co się stanie, tego nie wie nikt. Albo strzeli tego najważniejszego gola, który pozwoli mu zawrzeć
Związek małżeński. Tak, dobrze. Czego mu życzymy? Życzymy jego małżonce, nie życzymy swojej drogi. 2-0 wygrywa Lechia. Pamiętasz jeszcze ten czas, w którym Lechici nie mogli strzelić bramki na własnym stadionie? No właśnie, właśnie. Nowym, przy ogromnej liczbie publiczności. Nie strzelali, przegrywali, remisowali, a teraz idą jak burza. No, to już nazwa tego stadionu, porażka Arena, już poszła w niebyt. Jestem święcie przekonany, że to już będzie Arena zwycięska dla Lechii, czego im życzymy. Darek, a szczerze mówiąc, co z Widzewem? Nie sympatyzujemy, zapominamy o tym, szczerze oceniamy. Widzew ma bardzo kiepską pasę, Widzew bardzo źle wygląda i twoim zdaniem, co dalej z tym klubem? No, co z Widzewem? Na pewno trener Mroczkowski chciałby, żeby ta runda już się skończyła w tej chwili, żeby można było zacząć spokojniej pracować, żeby zobaczyć, co będzie dalej. Ja przypuszczam, że to są jakieś problemy związane ekonomią. Coś się dzieje w tym klubie. Myślę, że najważniejszą rzeczą dla Radka jest to, żeby on po prostu przekonał tych chłopców, bo on, nie oszukujmy się, to on ma młody zespół, młodych ludzi, paru doświadczonych zawodników, no ale to troszeczkę za mało na taki zespół jak Lechia Gdańsk. No, nieszczęściem Widzewa jest to, że pojechał Widzew do Gdańska na zwycięską Arenę. Tam będą wszyscy przegrywali. Nasz ekspert sportowy mówi o tym, że chciałby, tak samo jak trener, żeby ta runda piłkarska już powoli zmierzała do końca, a z drugiej strony nie sposób nie przyznać tego, że nasze mecze piłkarskie w tej kolejce były tak szalenie ciekawie, że kiedy przychodziło do oglądania ich w telewizji, to każdy, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, na przykład ja tak mam, że jak czasami widzę poszczególny mecz naszej ekstraklasy, to wymyślam sobie 100 innych zajęć domowych. Nagle Uszczelka, to do przykręcenia, tamto do wyniesienia. Śmieci nagle wynoszę do kosza. Wszystko, żeby tylko nie oglądać. Te mecze stały na tak szalenie niskim poziomie, że aż żal było je oglądać. No, ostatnia kolejka była fatalna, gdzie praktycznie goście wygrywali mecze. To bo ty mówisz o tym, że nie powinniśmy grać we mgle, no bo z jednej strony kibice, którzy tracą widowisko, z drugiej strony zapewne niektórzy kibice są bardzo wdzięczni tej mgle, żeby wszystkiego musieli widzieć. Są tacy, którzy latają we mgle, którzy jeżdżą we mgle, to dlaczego piłkarze nie mogą grać? A z drugiej strony tak szalenie niski poziom, że ja naprawdę poproszę czasami o swoje pieniądze, o zwrot tych pieniędzy. No, można prosić, ale wiesz, Adam, pamiętaj o jednej rzeczy, że jest to piłka nożna jest sportem numer jeden w naszym kraju i wymagania kibica są bardzo wysokie. My naprawdę, jako my też jesteśmy kibicami, my chcemy oglądać porywające, emocjonujące spotkania. Na pewno bym chciał widzieć te zespoły, że przede wszystkim ręce same, żeby mi się składały do braw, żebym ja był szczęśliwy, że ja mogę zapłacić 100 za ten mecz, nie? Ale jest warunek, Adaś, ale jest warunek taki, że ja muszę po prostu być zadowolony po tym meczu. A jeżeli ty płacisz, słuchaj, no, bilety są tanie, nie oszukujmy się, no. Jaka cena takiej widowisko? Z jednej strony na widowisko prezentowane te bilety wcale nie są tanie. To jest jedna sprawa. Druga jest taka, że owszem, ta piłka nożna to jest gdzieś sport numer jeden w naszym kraju, aczkolwiek z drugiej strony, ile zarabia piłkarz w ekstraklasie? 15, 20, 25 tysięcy ciężko, na miesiąc. Ciężko zaglądać im w kieszeń, niech to pozostanie ich słodką tajemnicą, ale na pewno masz rację, ale że... Ale czy sądzisz, że oni są winni kibicom lepsze widowisko? Oczywiście. Większe emocje? Jeżeli ty oglądasz mecz, to nie czujesz czasami tego, że oni wychodzą i im się po prostu nie chce? Znaczy, takiego uczucia to nie mam. Ja po prostu większość tych piłkarzy jest niedoszkolona, no nie oszukujmy się. I tu jest problem. No. Gdzieś jest jakaś przyczyna i myślę, że porozmawiamy o tym w drugiej części. Darkowi się nie chce czasami na nich patrzeć, mi się nie chce na nich patrzeć, nie chce mi się płacić, chce mi się zastanowić nad tym, dlaczego takie pieniądze wchodzą w grę, kiedy tak małe emocje leżą i kwiczą na boisku. Na razie pięknie dziękujemy za część pierwszą programu w sportowym tonie. W drugiej wrócimy do tego, co w Ekstraklasie, wrócimy do najnowocześniejszego, jednego z najnowocześniejszych obiektów sportowych na Mazowszu, ale o tym i o jeszcze innych sportowych sprawach już po krótkiej przerwie. Do zobaczenia. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszym programie, w dzisiejszym horoskopie oczywiście.
I zapraszam Państwa tutaj na przedstawienie Państwu po kolei poszczególnych znaków, co dzisiejszego dnia Państwa spotka. Mamy poniedziałek, jest to 19 dzień listopada 2012 roku i oczywiście co będzie słychać u baranów? Jak widzicie Państwo, czasami nerwowość może nas bardzo mocno zjeść i tutaj właśnie taki dzień będzie u baranów. Moje drogie barany, powstrzymajcie troszeczkę swoje nerwy, powstrzymajcie trochę nerwy na wodzy, nie bądźcie tacy bardzo mocno uparci w swoim postępowaniu. Niech wasze sytuacje, z którymi będziecie się dzisiaj spotykali, żeby były bardzo poukładane, żeby były bardzo takie spokojne, żeby nikt wam naprawdę nie wszedł na głowę. Także pamiętajcie o tym, żeby zachować pewien dystans i kompletny spokój. Kolejnym znakiem zodiaku jest byk, drogie byki. Dzisiejszy dzień przyniesie wam bardzo dużo niespodzianek, różnego rodzaju. Mogą to być spotkania ze znajomymi, mogą to być również sprawy biznesowe, o których nawet dawno, dawno temu nie myśleliście. Ale będą to sytuacje takie, gdzie będziecie bardzo fajnie mogli spędzić czas, chociażby przy rozmowie. Sprawy biznesowe przy kawie, tak to można określić pokrótce. Taka ta sytuacja właśnie w dniu dzisiejszym, tego poniedziałkowego poranka, czy też całego dnia, będzie u was górowała. Następnym znakiem zodiaku jest oczywiście bliźnięta. Drogie bliźniaki, dzisiejszy dzień upłynie wam na pracy. Przede wszystkim praca, 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 praca. Dużo pracy będziecie mieć, będziecie załatwiać sprawy biznesowe, urzędowe, tak samo, ale wieczorny czas spędzicie ze swoimi bliskimi. Ze swoimi bliskimi, żebyście mogli po prostu porozmawiać. Dzisiaj będzie dobry dzień na komunikację waszą. Przede wszystkim to jest to. Działajcie, naprawdę, bo to są fajny moment, fajny czas, bo to jest jak zwykle poniedziałek, czyli początek tygodnia, to jest fajny czas, żebyście po prostu pozałatwiali sprawy i później spokojnie spędzili czas ze swoimi bliskimi. Kolejnym znakiem zodiaku jest rak. Drogie raki, dzisiaj u was tak samo mnóstwo pracy, ale to też nie jest do końca sama praca. To też są przyjemności, to też są sytuacje takie, w których wy będziecie się fajnie odnajdywali. Może się okazać tak, że będziecie czuć się troszeczkę zagubieni, ale jak już się odnajdziecie, wtedy poczujecie się jeszcze inaczej, czyli będzie to zupełnie dobrym wpływem na was. Poniedziałek zaczyna się od rzeczy czasami kiepskich, ale później w okresie późniejszym, czyli im więcej czasu upływa tego dnia, będziecie się czuć coraz lepiej, będziecie mieli dodatkową energię do działania, żebyście mogli działać i zakończać sprawy, które zaczęliście chociażby w zeszłym tygodniu. Kolejnym znakiem zodiaku jest lew. Drogie lwy, dzisiejszy dzień spędzicie przede wszystkim na takich rozmyślaniach o tym, co można byłoby zrobić, jakie sprawy biznesowe, jakie sprawy związane przede wszystkim z waszą gotówką można byłoby tutaj wprowadzić w życie. Dużo pomysłów będzie wam przyświecało dzisiejszego dnia i to wy właśnie w dniu dzisiejszym będziecie mogli zacząć działać, żeby to przynosiło efekty i skutki na nadchodzący czas. Do końca roku to będzie wam skutkowało to, co wymyślicie dzisiaj. Pamiętajcie o jednej rzeczy, zapisujcie wszystkie pomysły, ale zwracajcie też uwagę na to, żeby niekoniecznie wchodzić w atmosferę nerwowości i kłótni z waszymi partnerami, bo to nie przyniesie nic dobrego. Kolejnym znakiem zodiaku jest oczywiście panna. Drogie panny, dzisiejszy dzień będzie dniem dla was przede wszystkim takiego wyciszenia, takiego uspokojenia. Będzie mało nerwowości, będzie raczej to wszystko płynęło tak jak spokojna rzeka, która będzie dla was takim wyciszeniem. Dużo nerwowości było w weekend, także teraz, w tej chwili, w dniu dzisiejszym, w poniedziałek, będzie takie wasze wyciszenie. Jakbyście odpoczywali od tych spraw prywatnych, a zaczęli się zajmować sprawami biznesowymi, ale robili to z rozsądkiem i z głową. Także możecie tutaj na to bardzo bacznie zwracać uwagę. Zwolnijcie troszeczkę, jeżeli będziecie jechali w dalszą podróż, bo warto byłoby tutaj nie zapłacić mandatu. Kolejnym znakiem zodiaku jest oczywiście waga. Drogie wagi, jako znaki zrównoważone, dzisiaj nie będzie to taki czas, żeby właśnie ta wasza równowaga górowała nad wami. Będzie to raczej taka emocjonalność, która będzie wpływała i z jednej strony skrajności, będzie wpadała w drugą. Czyli wasze zachowanie może być nad wyraz pobudzone albo nad wyraz smutne. Bądźcie spokojni przede wszystkim w tej właśnie kwestii, żeby zrównoważyć tutaj wasze działania. To będzie dla was przede wszystkim bardzo dobry czas na to, żeby pisać wszelkiego rodzaju pisma urzędowe. Jeżeli macie takowe do załatwienia, to jest najlepszy moment właśnie na to, żeby to zrobić. Kolejnym znakiem zodiaku jest oczywiście skorpion. Drogie skorpiony, duża drapieżność w was i dużo, powiedziałbym, spraw zaległych do załatwiania. Dzisiaj naprawdę przyspieszycie tempa i będziecie uważali na to, co będzie wam na drodze stawało. Ale też będzie duża nerwowość. W momencie, kiedy zaczniecie już coś załatwiać,
usystematyzujcie sobie swoją pracę, żeby nie było tak, że będzie to porozkładana na wiele innych spraw, na wiele innych przyczyn, żeby ktoś waszej uwagi nie odwrócił. W sprawach, relacjach partnerskich, czy też w sprawach osobistych, postarajcie się przede wszystkim o takie stonizowanie. Jeżeli jesteś mężczyzną, kup kobiecie kwiatek, ale jeżeli jesteś kobietą, to przyjmij kwiatek od mężczyzny, który jest w twoim otoczeniu, bo dzisiaj taka sytuacja może się właśnie wydarzyć. Kolejnym znakiem zodiaku jest oczywiście strzelec. Drogie strzelce, wasz dzisiejszy dzień będzie bardzo dużej energią, będzie pałał bardzo dużą energią. Będziecie robili wszystko, będziecie robiły wszystko, co jest tylko i wyłącznie możliwe. I będziecie się spotykać ze znajomymi. Tak samo będziecie załatwiać sprawy biznesowe, będziecie załatwiać sprawy urzędowe, które będą dla was w nadchodzącym czasie bardzo przydatne. Zwracajcie uwagę dzisiaj na przeziębienie, bo może was spotkać. Pamiętajcie, przyodziejcie się trochę lepiej, żebyście poczuli się zupełnie dobrze, ale też nie przegrzewajcie się, bo może się okazać tak, że z przegrzania może też przypaść sytuacja przeziębieniowa. Także uważajcie przede wszystkim na to. Kolejnym znakiem jest koziorożec. Dzisiejszy dzień, drogi koziorożcu, przyniesie ci bardzo dużo nerwowości, ale nerwowość będzie tylko i wyłącznie polegała na tym, że to ty dla siebie przede wszystkim będziesz stwarzał pozory tego, że coś się dzieje w twoim otoczeniu nie bardzo, że coś jest nie w porządku, że cały czas będziesz miał wizję tego, że to, co się dzieje wokół ciebie, jakby zaczęło cię przerastać. Jak uspokoisz swoje emocje, uspokoisz swoje nerwy, uspokoisz siebie przede wszystkim, że to wszystko popłynie bardzo ładnie, bardzo takim prostym, normalnym biegiem, wtedy te emocje nie będą nad tobą górowały. Dobry czas jest na rozmowy i komunikację między ludźmi. Także dzisiejszy dzień właśnie poświęć na to, żebyś nie był nerwowy, ale żebyś komunikował się tutaj z ludźmi, z którymi będziesz się spotykał, bądź też z bliskimi. Następnym znakiem zodiaku oczywiście jest wodnik. Drogie wodniki, dzisiaj bardzo ciekawy dzień dla was, bardzo ciekawy, bardzo taki pełen pomysłów, ale nie pomysłów na biznesy czy inne sytuacje związane z finansami. Raczej pomysłów takich wewnętrznych, takich odczuć, rozmyśleń nad własnym sobą, czyli wejdziecie troszeczkę do swojego wnętrza. Poczujecie, że dzień dzisiejszy będzie wam ku temu sprzyjał. To wasze rozmyślania. Nie mówię o przeszłości, mówię o tym, co po prostu chcielibyście w sobie zmienić, co chcielibyście w sobie przebudować i jak chcielibyście, żeby wyglądało wasze życie. To jest właśnie najlepszy czas na taki dzisiejszy, w takim dzisiejszym dniu, jak poniedziałek oczywiście. Kolejnym znakiem, ostatnim w zodiaku oczywiście, są ryby. Kochane rybki, dzisiejszy dzień będzie troszeczkę nerwowy, ale będziecie się starały pewne rzeczy wyciszyć. Nie starajcie się na przykład myśleć o rzeczach negatywnych. Przeobrażajcie swoje myśli na rzeczy pozytywne, na te sytuacje, które mogą wam się przydarzyć właśnie w dobry sposób. Nawet jeżeli coś przyjdzie takiego niepozytywnego, odmieniajcie to na pozytywy, a zobaczycie, że poczujecie się dużo.